Te kurdyjskich bojowników posuwają się naprzód w kierunku wsi kontrolowanych przez dżihadystów na wschód od Mosulu. To część ofensywy na szeroką skalę w celu wyzwolenia tego miasta z rąk bojowników Państwa Islamskiego. W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Iraku ogłosił początek długo oczekiwanej ofensywy na Mosul, mającej na celu przejęcie ostatniego wielkiego bastionu ISIS w Iraku. Położone w północnym Iraku miasto pozostaje w rękach dżihadystów od czerwca 2014 roku, kiedy to ogłosili oni utworzenie kalifatu na zdobytych terytoriach irackich i syryjskich. Według BBC dziś rano w kierunku miasta zaczęto wystrzeliwać pociski artyleryjskie. W stronę Mosulu od wschodu jadą już czołgi kurdyjskich sił. Jak pisze BBC, wyzwalanie Mosulu będzie miało kilka etapów, a jednym z pierwszych będzie utworzenie logistycznego zabezpieczenia dla ofensywy w bazie irackich sił powietrznych w mieście Kadżara, około 60 km na południe od Mosulu. Amerykański sekretarz stanu John Kerry przybył do Londynu na spotkanie szefów dyplomacji 10 państw w sprawie Syrii i Jemenu. Już w niedzielę Kerry rozmawiał wstępnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem. Obaj uznali, że w Aleppo dochodzi do zbrodni przeciw ludzkości. Z Londynu Grzegorz Drymer. John Kerry zatrzymał się już wczoraj w brytyjskiej stolicy w drodze z Lozanny w Szwajcarii, gdzie w sobotę spędził 5 godzin na bezowocnych rozmowach z rosyjskim szefem dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Kerry przekonywał go, że amerykańskie działania w Syrii nie mają antyrosyjskiego podtekstu. Jak wyjaśniał po przybyciu do Londynu, jesteśmy zaangażowani w koalicji 67 krajów przeciwko państwu islamskiemu, nie Rosji. Boris Johnson okazuje natomiast mniej dyplomacji niż amerykański sekretarz stanu. Kilka dni temu podczas przesłuchań w Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych powiedział, że rosyjskie działania w Syrii wymagają bardziej kinetycznej odpowiedzi. Powszechnie interpretowano to jako zapowiedź akcji zbrojnej. Boris Johnson krytykował dosadnie Rosję, mówiąc, że staje się pariasem narodu i wzywał do demonstracji przed rosyjską ambasadą w Londynie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Sytuacja w Syrii i rosyjskie bombardowania Aleppo mają być dziś omawiane podczas spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Na wspólną naradę przylatują także unijni ministrowie środowiska. O szczegółach Beata Płomecka. W Unii Europejskiej trwają obecnie nieformalne konsultacje dotyczące nałożenia sankcji na Rosję za bombardowania Aleppo. Taką możliwość rozważają Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Ale jak mówił jeden z wysokich rangą unijnych urzędników kilka dni temu, nie ma w tej sprawie jednomyślności we wspólnocie i o decyzję będzie trudno. Unijni ministrowie spraw zagranicznych dziś jedynie rozpoczną dyskusję na ten temat, ale sprawa może powrócić na szczycie europejskich przywódców, który rozpoczyna się w czwartek w Brukseli. No w Luksemburgu dziś także odbędzie się spotkanie ministrów środowiska z 28 krajów. Jednym z tematów będzie projekt unijnych przepisów dotyczący wiążących celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Atenach odbędzie się dziś demonstracja przeciwko nowym reformom. Tym razem chodzi o przygotowywane zmiany w prawie pracowniczym. Protest organizują największe związki zawodowe w Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Związkowcy nawołują do masowego uczestnictwa w demonstracji, która odbędzie się późnym popołudniem w centrum Aten. Została ona zaplanowana na dzień powrotu do Grecji wierzycieli, którzy będą rozmawiać z gabinetem Aleksisa Tsiprasa na temat następnych reform. Kolejny pakiet ustaw, który musi przyjąć grecki parlament, dotyczy głównie zmian w prawie pracowniczym i zawiera m.in. regulacje dotyczące masowych zwolnień czy strajków. Grecki rząd twierdzi, że upora się z wprowadzeniem tych reform jeszcze w listopadzie, a w gorszym wypadku do końca grudnia. To od tego zależeć będzie odblokowanie następnej, ponad 6-miliardowej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Aten. Eksperci uważają, że dotrzymanie listopadowego terminu jest mało możliwe. Z kolei związkowcy zapowiadają kontynuację protestów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Demonstracja w centrum Aten rozpocznie się o 17.30. Koncerty papieskie, spektakle, montaże słowno-muzyczne i zbiórki do puszek na rzecz dzieła papieskiego. Tak Polacy świętowali kolejną rocznicę wyboru papieża Polaka. Koncerty odbywały się zarówno w dużych salach koncertowych, jak i małych kościołach. Koncerty w hołdzie papieżowi Polakowi cieszą się niesłabnącą popularnością, mówi ksiądz Adam Bednarczyk z Żyrardowa. To, co działo się wtedy, kiedy papież umierał, no pokazuje, jakiego formatu był to człowiek. Tutaj u nas w Żyrardowie mówi się o 20 tysiącach ludzi na mszy po śmierci papieża. W żyrardowskiej farze można było wysłuchać młodzieńczych wierszy Karola Wojtyły w aranżacji Marcina Stycznia. Wiernie wysłowiona, oparta na górze.
zachwyciły. Papież był mi szczególnie bliski, dlatego że był artystą. Słowo dla niego było bardzo ważne. Chciał być aktorem, studiował polonistykę i zauważyłem taką więź, nie tylko duchową, ale także taką więź w profesji. Dlaczego jesteśmy? No bo Jan Paweł II to jest największy Polak. Uważamy, że należy przypominać o nim każdemu i zawsze. To nie ostatnia niedziela koncertów papieskich, te potrwają do końca października. Anna Wrzesień, Polskie Radio. O polityce wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w Polskim Radiu. Dziś o 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana przy Alei Niepodległości 77/85 spotkają się politycy oraz eksperci, aby porozmawiać o kontaktach Warszawy z Moskwą, Kijowem i Mińskiem. W debacie wezmą udział Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej oraz kierujący Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski. Poprowadzi ją Grzegorz Ślubowski z redakcji publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Uczestnicy debaty zastanowią się wspólnie, czy polska polityka odchodzi od założeń Jerzego Giedroycia, czyli wsparcia niezależnych Litwy, Ukrainy i Białorusi, a także czy historyczny dialog z Kijowem może zakończyć się porozumieniem. Tematem rozmowy będą także stosunki polsko-rosyjskie i to, czy obydwa kraje są skazane na konflikt. Transmisja debaty w Polskim Radiu 24 o godzinie 17. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Organizatorami debaty są Polskie Radio 24 oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Prognoza pogody. Dziś na północnym wschodzie Polski pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur i też nie powinno padać. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 9 stopni w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Przynieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie elektroniczne lub elektryczne, a nowy telewizor kupisz nawet o 1500 zł taniej. Na przykład 40-calowy telewizor Samsung Smart TV już za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, tridokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zajady? ActiSoft szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftinu. ActiSoft. Problem zajadów znika bez śladów. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Kabanosy tarczyński. Jedyne 19,90 za kilogram. A świeża łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99. Tak, łopatka 9,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio. Bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Tak, Neomag. Taki powinien być magnez. Już prawie 17 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Puls Gospodarki. Rozpoczynamy pierwszy w tym tygodniu Puls Gospodarki, czyli audycję, w której od poniedziałku do piątku przez blisko 45 minut rozmawiamy o wszystkim tym, co ma wpływ bezpośrednio lub pośrednio na nasze portfele. Bożek Kraśniewski, witamy Państwa. Dziś spotykamy się w gronie Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza, Grzegorz Maliszewski, Bank Millennium, i Piotr Soroczyński, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. A dzisiejszą audycję chciałbym zacząć od jednej z dwóch rzeczy, które według mnie
postawieniem na Franklina są pewne na tym świecie, czyli od podatków, tych, których na razie nie będzie, tych, które pójdą w górę i tych, które w przyszłym roku chce pozyskać budżet państwa. I może zacznijmy od tych pierwszych, no bo jutro Rada Ministrów ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Według niego obowiązywanie tego podatku ma być zawieszone do 1 stycznia 2018 roku i może na początek posłuchajmy, co na ten temat mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Waldemar Grzegorczyk. Minister Rozwoju Finansów proponuje, aby przepisy ustawy były stosowane od przychodów ze sprzedaży osiągniętych dopiero od 1 stycznia 2018 roku. Oznacza to, że w naszym mniemaniu rok 2017 powinien być okresem wystarczającym dla Komisji Europejskiej, aby mogła ona wydać decyzję w sprawie tej ustawy o podatku detalicznym. To jeszcze może dodajmy, że były już minister finansów Paweł Szałamacha po tym, jak Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie tego podatku, mówił, że podatek w nowej wersji będzie obowiązywał od 2017 roku. Co w takim razie według państwa znów poszło nie tak, Agnieszka Durlik? Czas, który sobie wyznaczono, okazał się nierealny. Raczej było mało prawdopodobne, aby udało się usunąć wady, które wykaże Komisja Europejska w ciągu paru miesięcy. Szczególnie, że parę miesięcy pracowano nad tym podatkiem, jednak okazał się wadliwy, o czym też część ekspertów mówiła od samego początku. To, co jest prawdopodobne, czy w zależności od tego, co wykaże Komisja Europejska, może się okazać, iż jeżeli przy tym podatku pozostaniemy, to będzie on podatkiem, który obejmie wszystkie sklepy, ponieważ jeżeli Unia, Komisja za właściwie wskaże za negatywne różnicowanie typu podatników, co wprowadza nierówność, to może się okazać, że ten podatek będzie dotyczył wszystkich, a jakby zamierzenia co do jego wprowadzenia miały zupełnie inny charakter. Więc zobaczymy. Myślę, że to będzie czas oczekiwania i jakby właściwie pozostanie bez... Nie sądzę, aby podjęto pracę bardzo zaangażowane do czasu, kiedy będzie wskazanie z Komisji Europejskiej, gdzie są wady. A dlaczego tych prac nie będzie? Czy dlatego, że na przykład konstrukcja tego podatku, nie wiem, przerasta Ministerstwo Finansów, Piotr Soroczyński? No zdecydowanie przerasta, to nie, absolutnie nie. Natomiast trzeba pamiętać, że myśli, które szły za tym podatkiem, były dwie. Jedna była taka, że no oczywiście on jest w jakimś tam sposób fiskalny, miał dostarczyć jakieś tam realne pieniądze do budżetu, a druga część to była, że no chciano ewentualnie no, poradzić sobie z problemem no, tego, że duże sieci handlowe, jak domniemano, radzą sobie jakoś lepiej z podatkami, jakoś ich troszkę bardziej unikają niż małe podmioty. I stąd był cały ten pomysł na zróżnicowanie, że tak powiem, no, nie ukrywano, że dosyć istotną motywacją dla tego podatku no, jest jakaś taka kwestia natury, nazwijmy polityczno-społecznej, no, jakiegoś tam wyrównania, które państwo chciało wziąć na siebie, które nie za bardzo nam się udaje. Tak? I teraz odłożenie sprawy o rok będzie o tyle ciekawe, że po pierwsze będziemy mogli spokojnie i nie na chybcika zobaczyć, który z tych dwóch celów uda się osiągnąć, a jeżeli miałoby się okazać, czy któryś w ogóle, bo oczywiście wiadomo było od początku, że jeżeli byśmy chcieli przede wszystkim nacisnąć na ten cel fiskalny, no to dużo prostszy sposób można to było zrobić, dużo prościej, dużo łatwiej gdzie indziej i nawet być może dużo bardziej efektywnie. Daleko nie trzeba szukać, zawsze coś można grzebnąć przy macie i tak naprawdę, no handel dorzuci ceny, aż tak powiem, my podatnicy zapłacimy ci konsumenci. Więc jeżeli się okaże, że cele natury politycznej nie będą mogły być zrealizowane z jakichś tam uwarunkowań, na przykład innych zewnętrznych, to być może ograniczymy się tylko do celów natury fiskalnej i może się wtedy okazać, że ta regulacja nie będzie potrzebna, zrobi się to inaczej. Grzegorz Maliszewski. Myślę, że to, co zawiodło, to tak naprawdę koncepcję, bo już na starcie rozmów i prac nad projektem było wiadomo, że w takim kształcie, w jakim było to deklarowane i w jakim zostało to przyjęte, akceptacja tego typu podatku przez Komisję Europejską raczej nie będzie miała miejsca i
Taka jest rzeczywistość. Polska nie jest pierwszym, jedynym krajem, który mierzy się z tym problemem, ponieważ inne kraje, chociażby Węgry, które też wprowadziły podatek handlowy, z tego podatku się wycofują i ta forma opodatkowania handlu detalicznego też przybiera już coraz mniej restrykcyjne warianty. To narzędzie jest nieefektywne, ponieważ przede wszystkim, tak jak już przede mną było wspominane, nie można różnicować i dyskryminować jednych podmiotów. Przesłanki, które służyły nałożeniu tych podatków, też nie do końca są słuszne, ponieważ też nie jest tak, że sieci handlowe unikają płacenia podatków. Duże sieci handlowe, duże sieci zagraniczne, one optymalizują, ale też w różnie, stopniu... Różnie to bywa. Ale te natomiast wpływy... Natomiast nikogo nie złapał za rękę. Ale wpływy podatkowe od sieci handlowych też są dość pokaźne. Także to też nie jest tak, że te sieci handlowe nie płacą podatków w Polsce, bo są dość istotnymi płatnikami podatku. I to nie tylko VAT-owskiego, ale też dochodowego, czy podatków dochodowych od osób fizycznych, które od pracowników, którzy są zatrudnieni w tych sieciach. W związku z tym wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko utrzymać podatek w takim kształcie, w jakim on jest obecnie. To, co może być osiągnięte, to może być zmienione, no to może być ujednolicenie tego podatku i poszerzenie podatników, tylko że tutaj napotka się problem z obciążeniem podatku sieci krajowych, a tego pomysłodawca i projektodawca chciał uniknąć. W związku z tym być może ten podatek w ogóle nie będzie wprowadzony. Znaczy ten podatek też trzeba pamiętać na przykład o udziale tych organizacji reprezentujących handel w tworzeniu tego podatku, które sygnalizowały wiele potknięć, które tam jest możliwych. I wydaje się, że może należałoby też tworząc, jeżeli rząd podejmie decyzję, czy też minister finansów co do tego, aby przy tym podatku pracować jednak, zaangażować się rzeczywiście w pogłębione konsultacje społeczne. Duży problem na przykład mieliśmy z sieciami franczyzowymi, tak, które okazały się właściwie szansą na przetrwanie wielu polskich sklepów. Czyli pojawiałyby się rozwiązania, które miały kogoś chronić, a okazało się, że uderzyły właśnie w te podmioty, które w koncepcji tworzenia tego podatku miały chronić. To też pokazuje, iż ten podatek od samego początku jest podatkiem skomplikowanym, a tego powinniśmy unikać, bo wszystko wskazuje na to, że im prostsze są rozwiązania podatkowe, przepisy podatkowe, tym łatwiej je stosować i trudniej ich nadużywać. Jeszcze jedna uwaga a propos tego podatku, to być może problem z tym podatkiem jest też efektem tego, że brakowało szerokich konsultacji przy jego konstrukcji. Pamiętamy tak absurdalne propozycje jak opodatkowanie transakcji czy handlu internetowego, co jest najprościej rzecz ujmując dość skomplikowane i trochę karkołomne. Także rzeczywiście brakowało takiego szerokiego dyskursu i prac koncepcyjnych, które by zmniejszyły prawdopodobieństwo popełnienia jakiegoś błędu. Bo wiemy, że przyświecał temu przede wszystkim cel fiskalny, ale też mając to na uwadze, można to zaprojektować tak, czy prowadzić pracę tak, żeby było jak najmniej wątpliwości i kontrowersji. Jeśli chodzi o ten cel fiskalny, to on nie zostanie w przyszłym roku osiągnięty. Pytanie, czy budżet poradzi sobie bez tych wpływów z podatku handlowego, Piotr Soroczyński. No, akurat w przypadku tego podatku nie miały być to kwoty, które tak naprawdę są kluczowe dla zbudowania, że tak powiem, przychodów podatkowych. To oczywiście były bardzo poważne kwoty, jeżeli by się na nie patrzyło tak jednostkowo, natomiast w skali całego budżetu to nie przesadzajmy to. Tak naprawdę to jest margines błędu, więc kwestia zrealizowania gdzieś odrobinę przez przypadek większych dochodów albo gdzieś odrobinę mniejszych, to jest mniej więcej ta skala. Było już o podatku, którego na razie nie będzie, to teraz pójdźmy dalej i porozmawiajmy o tych podatkach, które mają iść w górę. Chodzi oczywiście o zapowiedzi dotyczące liniowego PIT-u dla przedsiębiorców. Ten ma zniknąć, a to będzie oznaczało, jak możemy dziś przeczytać w dzienniku Rzeczpospolita, że nawet połowa samozatrudnionych płacących 19% PIT może stracić. Danina przeciętnej firmy może być dwa razy wyższa niż dziś. Zobaczymy, nie tak dobrze.
bardzo skomplikowane jest to i ciężko się odnosić do założeń, o których nic nie wiemy. Ciężko nam jest oceniać projekt i wypowiedzi szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów z uwagi na to, że za tym nie idą żadne konkrety. Nie mamy jakby cała ta reforma dotycząca jednolitego podatku miałaby być związana z koncepcją likwidacji NFZ-u, przeformułowania systemu emerytalnego i pobierania składek na system emerytalny i ich wysokości i długości czasu trwania ich pobierania. Natomiast bardzo ważne jest to, że jeżeli już ktoś będzie pracował przy tych podatkach, to musi pamiętać o tym, że pracownik i przedsiębiorca to są dwa różne typy podmiotów. Nawet jeżeli jest to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo, niekoniecznie zatrudniający kogoś na umowę o pracę, ale jeżeli już jeszcze pojawia się pracownik, jakby nie można tych dwóch podmiotów zrównać ze sobą. Jest to nieuzasadnione z punktu ekonomicznego i wydaje się, że podatkowego również. No ale z drugiej strony są tacy samozatrudnieni, którzy de facto są pracownikami innej firmy, tylko że zostali wypchnięci na samozatrudnienie. Ja myślę, że tutaj to jest bardziej nie rola systemu podatkowego, tylko inspekcji pracy do tego, żeby to sprawdzać i tego, jak wyglądają zapisy tego typu umów i jak to wygląda. Natomiast też nie można jakby na siłę uszczęśliwiać ludzi, jeżeli ktoś podjął taką decyzję samodzielnie i z różnych przyczyn, no to też trudno zakładać, że akurat on został zmuszony. Stąd szczególnie w momencie, kiedy zaczynamy mieć do czynienia raczej z rynkiem pracy pracownika, nie pracodawcy, o czym jest coraz szerzej mowa, może właśnie ci ludzie podjęli takie decyzje po to, aby zmniejszyć obciążenia fiskalne, które funkcjonowały na ich pensjach, kiedy byli pracownikami. Stąd ja jakby... Natomiast jest bardzo mało danych dotyczących tego założenia i bardzo ważne jest to, aby te podatki nie wzrosły, ponieważ no, wydaje się, iż będą one powodowały różnego typu decyzje dotyczące optymalizacji. No i właśnie o tych konsekwencjach porozmawiamy w drugiej części Pulsu Gospodarki, bo teraz zbliża się 10:30, za chwilę na naszej antenie informacji dnia w skrócie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Powiedzmy sobie jasno, rozmawiać zawsze warto. Każdy poniedziałek o 19:15 czekam na Państwa z dawką ważnych, ciekawych i kontrowersyjnych tematów. Zajrzymy do świata polityki, kultury i ekonomii. Pokażemy, od czego warto zacząć dobry tydzień. Eksperci i uczestnicy życia publicznego opowiedzą nam, jak widzą świat swoimi oczami. Powiemy sobie jasno, co ich uwiera, co im przeszkadza, ale także co ich inspiruje i porywa w życiu. To program, w którym poczują Państwo pasję, dociekliwość i dostaną cotygodniową dawkę pozytywnych emocji. Powiedzmy sobie jasno. Serdecznie zapraszam, Joanna Wziołek. Oczywiście takiego dokumentu nie ma. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 10:30, Aleksandra Kozera zapraszam. W ciągu 2 tygodni odbędzie się w Sejmie głosowanie nad prezydenckim projektem w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Zapowiedziała to dziś rzeczniczka klubu PiS i przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Beata Mazurek. Prezydencki projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Znajduje się on obecnie w podkomisji nadzwyczajnej powołanej do prac nad dokumentem. Jak mówiła na antenie Polsat News Beata Mazurek, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie zajmowała się tym, co wypracowała podkomisja. Dodała, że jeśli pojawią się poprawki do projektu, będą one omawiane na następnym posiedzeniu Sejmu i wówczas projekt będzie głosowany na posiedzeniu plenarnym. Zrobię wszystko, aby ta ustawa została przegłosowana na kolejnym posiedzeniu Sejmu w ciągu 2 tygodni, podkreślała rzeczniczka klubu PiS. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski udaje się dziś z wizytą do Republiki Korei. Podczas kilkudniowego pobytu w Seulu szef polskiej dyplomacji przeprowadzi konsultacje między innymi z koreańskim premierem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych i ministrem do spraw zjednoczenia. Symbolicznym elementem tej wizyty jest inauguracja bezpośrednich, regularnych połączeń lotniczych LOT-u na trasie Warszawa-Seul. Właśnie pierwszym rejsowym lotem polskiego przewoźnika na tej trasie udaje się polska delegacja do
do Korei. Oprócz rozmów z udziałem polskich i koreańskich przedsiębiorców, minister Waszczykowski spotka się również z przedstawicielami Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych. Polska uczestniczy w pracach tej instytucji od 1953 roku. Trwa odbijanie Mosulu z rąk islamistów. To ostatnia twierdza dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego w tym kraju, zdobyta przez nich w połowie 2014 roku. W akcję zaangażowanych jest ponad 54 tysiące irackich wojskowych. Część z nich była szkolona przez Turków w obozie Bashika na północy Iraku. Poza nimi głównym wsparciem są kurdyjscy peszmergowie, jak również żołnierze amerykańscy i tureccy. W wystąpieniu nadanym rano przez iracką telewizję premier Haider al-Abadi oświadczył, że nadszedł czas odzyskania tego historycznego miasta i uwolnienia ponad miliona osób spod reżimu islamistów. Zdaniem ekspertów, walki o ten ostatni bastion dżihadystów będą trwały tygodniami, jeśli nie miesiącami. Teraz to kolejne informacje dnia w Polsce 24, punktualnie o 11. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A do godziny 11 pozostało 27 minut. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Przypomnę, w naszym studiu Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza. Ja, proszę Państwa, zaczęłam w T-Mobile kupować, co mi wszystko dają za darmo. Ale potem trzeba oczywiście płacić, ale mają takie zaufanie, że ja ostatnio cztery ogromne telefony kupiłam, laptop i mi wszystko dają. Skąd ty to masz? Trzeba być lojalnym klientem, klientką, lojalnym, lojalnym. No bo na przykład Orange jest bardzo drogie, ale Mareszek też nas oszukiwał. A że to tyle do zapłacenia, tutaj patrzę się na e-mailu, że to 41 zł, tylko jakie 290. A tu jest windykacja. Sobie i z tym poradziłam. Zmieniłam dwa numery, jeden internetowy, drugi abonent. Tak. Dwa numery, ale to przy czym trzeba było też dać pieniążki na zmianę PIN i PUK przy tym samym numerze, aby pozostać. No i tak Orange raczej, ja już teraz nie dam 5 punktów, ale dam więcej punktów na T-Mobile. No, a dziadek już tutaj w Warszawie, w Polsce, a dziadek umarł, no bo wiecie Państwo, tu w Polsce jest po warszawsku brzuchem po piasku. Ten, kto przy stole, ale ten żre jak świnia, a o innych się nie myśli i dlatego było oczyszczanie tych kamienic. Dlatego jest zabieranie dóbr. 350 milionów. Ile znikło miliardów? Miliardów raczej. Że jeden zabiera, drugiemu nie daje. Bo jest nierówny podział, a dzielą się tylko tak, że docent doktor habilitowany, bo jemu trzeba więcej dać, tytułują się przez nauczyciela i rabbi, a jeszcze i ojcze. O czym Jezus powiedział, że to jest poważne przestępstwo. Abyście nikogo na ziemi, tutaj Jezus powiedział, nie nazywali ojcze, nauczycielu czy rabbi. Bo jeden jest tylko wasz ojciec Jahwe, Jehowa. Jehowa Bóg, ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To więc wszystko zaczyna się od Jahwe i byli Żydzi Jahwe. A teraz Żydzi nie są Jahwe, nie są od Jahwe. Kiedyś był chrystianizm Jahwe. Chrystianizm od Jahwe. A teraz nie ma chrystianizmu, bo jest tylko nominalne chrześcijaństwo, które z chrystianizmem nie ma nic wspólnego. Wrócimy do Biblii, zaczniemy czytać Pismo Święte, bo niektórzy nawet nie wiedzą, co to jest Pismo Święte i Pisma Świętego nie mieli nawet w ręku. Zapraszamy. Okej, likwidujemy liniowe, ale na przykład zwiększamy wartość kosztów uzyskania przychodu i wtedy to obciążenie nominalnie tak jest mniejsze. Ale to jest tak złożony system, że ciężko jest nam oceniać. Ja się boję zrównania przedsiębiorców z pracownikami. To jest
zły kierunek, to są zupełnie dwa różne typy podmiotów, osób, nawet jeżeli są to osoby fizyczne, przedsiębiorca jeszcze inwestuje, ponosi ryzyko, którego nie ponosi pracownik, więc ciężko jest to w ogóle zmieścić w tej samej kategorii. Też nie wiemy, jakiej skali miałyby być to obciążenia, właściwie żadne, bo ani nie wiemy tego ani o składkach emerytalnych, ani o składce zdrowotnej, która też jakby ma trafić do budżetu i nie wiemy, jak to ma być rozwiązane. I nie ma być już tak jakby prawdopodobnie obliczona dokładnie. Stąd naprawdę ciężko. Ważne jest to, aby nie zatrzymać rozwoju przedsiębiorczości, aby nie zblokować inwestycji. A jeżeli będziemy nakładać wysokie podatki, to my jeszcze bardziej zablokujemy inwestycje, bo przedsiębiorcy nie będą chcieli wydawać pieniędzy, kiedy nie będą wiedzieli, jak będą wyglądały ich obciążenia. A jeśli ten koszmar przedsiębiorców się ziści, to jakie będą z tego konsekwencje, Grzegorz Maliszewski? Konsekwencje będą takie, przede wszystkim wzrodzą pokusę poszukiwania rozwiązań, które zmniejszą obciążenia podatkowe, czyli skłonią do takiego kolokwialnej już optymalizacji podatkowej. W przypadku wielu przedsiębiorców do rozważenia będzie przeniesienie działalności do krajów, które mają niższe stawki podatkowe. Czechy, Wielka Brytania, Irlandia. Słowacja też jest bardzo popularna. Słowacja to nie jest problemem. Przeniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej i zarejestrowanie jej w krajach o niższych stawkach podatkowych. To spowoduje, że osiągnięcie celów fiskalnych, które będzie stawiał sobie rząd czy projektodawca, nie zostanie osiągnięte. Wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie dyskusji i rozważań, że nie tylko my, analitycy, nie mamy informacji wystarczających do tego, żeby te projekty ocenić, ale wydaje mi się, że też w kręgach rządowych ciągle nie ma takiej koncepcji, która by została już przesądzona. Z wypowiedzi ministra Kowalczyka też wynika, że to nie jest rozstrzygnięty tak naprawdę kształt tego podatku, no bo minister powiedział, że chcemy znieść liniowy podatek dla przedsiębiorców, czyli de facto chcemy podnieść opodatkowanie przedsiębiorców, a jednocześnie rozważane jest wprowadzenie preferencji podatkowych, czyli chcemy podnieść stawki, ale jednocześnie wprowadzić preferencje podatkowe, co też dodatkowo będzie komplikowało ten system starsi podatkowy. Starsi ludzie to dopiero może będą, jak Polska wypracuje szacunek dla człowieka. Bo tutaj wiecie Państwo, co na wózku inwalidzkim, co krzywy, co jakiś, co się dzieje dziwnego, takiego innego, to Polacy nie są przyzwyczajeni, żeby do tego normalnie przynajmniej podchodzić. Śmiechy, kpiny, żarty za plecami. A to przecież w Ameryce jest odwrotnie. A w Polsce są właśnie, że śmiechy, kpiny, takie dziadostwo. Dziadostwo, bo gdy człowiek ma dużo bogactwa i pieniędzy, a taki głupi, to co jest? Dziadostwo. No bo człowiek zły, no to jest dziadostwo. W pewnych obszarach rzeczywiście może mieć sens, bo znamy pewne nadużycia, które są stosowane. To nic nie da. Salomon nie prosił o złoto i o bogactwo, zarabiają, tylko prosił o mądrość. Państwo zobaczą, że tutaj wszystkich w Polsce trzeba by wysłać do psychologa, żeby studiowali psychologię. A te inne studia są nieważne, no bo ludzie są tak beznadziejnie głupi, że po prostu nie rozumieją siebie. Dlaczego? No dlatego. Psychologię studiować. Wywiązują się ze swoich obciążeń podatkowych, bo też nie upraszczajmy tego, że zniesienie tego jednolitego podatku eliminuje patologię, bo wszyscy przedsiębiorcy nie płacą podatku. Natomiast to, że znowu dla tej polskiej grupy, która nadużywa rozwiązań systemu, obciążamy de facto grupę 99%, która tego systemu nie nadużywa. Jeżeli pojawiają się po ich stronie optymalizacje, to są one raczej takie drobne, ewentualnie wynikają z błędów, na przykład z zaproszenia na obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego nie skorzystali za to prezydent, pan premier, jej ministrowie, a także parlamentarzyści PiS-u. 29 pseudokibiców Widzera stanie dziś w trawie przyspieszonym przed sądem. To po wczorajszych zamieszkach, do których doszło przed Rybami Łodzi. Przed kiwaną Widzewa protestowały przeciwko niej, wpuszczeniu ich na stadion. Na marsz MKS-em doszło do przepychanych z policją w ręce i petardy. Jeszcze rekordowo niskie spożycie chleba w
sprawiwość zmieniają zwyczaje i preferencje, dlatego obecnie czołgowie zadają średnio mniej niż dwie kropki pieczywa, czyli o połowę mniej niż jeszcze przed 10 laty. Jest i pozytywny aspekt tej sprawy, bo się ograniczyli wyrzucenie jedzenia. Pojawiła się też moda na pieczenie chleba w domu. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda, kolejne informacje w Radiu Tok FM o 11:00. Najwięcej rozpogodzeń dziś na północnym wschodzie Polski, poza tym więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometr od 7 stopni w Trójmieście, przez 9 w Warszawie do 12 stopni we Wrocławiu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Bardziej skomplikowane i opodatkowane nie niższą preferencyjną stawką VAT-u, tylko to wyższą, więc też nie należy mówić, że tam się dzieją jakieś cudawianki i w ogóle, że jest to niemożliwe. Więc ja pozwolę sobie tylko nawiązać jeszcze do poprzedniego pytania i ewentualnych potencjalnych skutków. Jest jeden taki, który nas czeka, co byśmy nie zrobili. A jest bardzo niedobry i niekorzystny. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio profesor Bogdan Szklarski. Dyrektor Środka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca kolegium Civitas. Na działalność własną, zaryzykowanie swoich pieniędzy i radzenie sobie. O tym dzisiaj rozmawiamy. Nie tylko 20 do siebie, ale nie z 19 na 20 debata. I ja bym się chciał wycofać z jednej rzeczy, którą powiedział. Tak jak Trump się pan wycofuje. Tak, bo posłucha. A tam się wycofuje, nie ma tego szczęścia, że jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo wsłuchałem się we własne myśli i w pańskie myśli okres, kiedy i rzeczywiście działalność gospodarcza będzie bardzo, wróciłbym do jednego zdania, bo tak nagle te kobiety wypłynęły, prawda? Najpierw oczywiście był ten film o nagranie o Trumpem, który wypowiada się niepochlebnie i lekceważąco o kobietę, ale patrząc na te kobiety, które w tej chwili, mówimy, 9, nie wiem ile dzisiaj jest, bo to tak rośnie powoli, które wychodzą przed kamerę i mówią, że Trump mnie molestował, całował i tak dalej. Zwróćcie Państwo uwagę, dlaczego one mówią, że teraz wystąpią. Dlatego, że w czasie debaty, tutaj nawiązuje do debaty, na niewinne takie pytanie właściwie wbiegło zadane przez panią, która moderowała tę debatę, to czy on, kiedyś dopuścił się zachowania takiego jak molestowanie? Trump powiedział, że nie, oczywiście, że nie. I debata poszła dalej, ale powiedział nie. I te panie, które dzisiaj ujawniają swoje przygody, w cudzysłowie, z Donaldem Trumpem, mówią, że one nie miały zamiaru się, nie miały zamiaru robić tego sprawy, gdyby nie to, że on powiedział, że nie. Skoro on mówi, że nie, no to one czują się w obowiązku powiedzieć, że tak było. W związku z czym nie wiemy, co padnie w czasie tej debaty, co padnie. Ale on lub ona. Wystarczy, że i nauczmy się czegoś o amerykańskiej polityce. Ona jest szalenie moralizująca, pełna wzniosłej etyki, nawet mimo takiej brudnej i brzydkiej kampanii jak ta, bo największym przestępstwem, jakie amerykański polityk ma, żeby to zbyt złapanie na kłamstwo. I tak Bill Clinton, afera z Moniką Lewinsky, problem polegał na tym, nie co on z nią robi w Białym Domu i dlaczego używał cygar i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy wiedzieli, że Bill Clinton jest jak Donald Trump, nie przypuści kobiecie. Ale że kłamał na ten temat. I to był powodem, to właściwie po podjęcia działań na rzecz usunięcia Billa Clintona przez Republikanów. I tak samo to wpadł większy kłopot, kłamiąc. W związku z czym, jeśli politycy mają to do siebie, amerykańscy i na całym świecie, że pierwszą ich reakcją na zarzut, który się może, czy pytanie agresywne, które się może pojawić, zawsze tak nie. Nie ja, zanim pomyślę. Ciekawe, czy to jest... I potem się robi z tego kłopot. Także Ameryka bliżej Pana Boga jest, bo oni tam nie lubią kłamstw. A tutaj jezioro kłamstw. Rzeka złodziei. Rzeka złodziei. Mniejszości. Zobaczymy. Co do banku, to wiemy, że będzie. A potem już czekają ludzie z takiego wkrwawienia ze skalowanymi listami sponsorów. No zaraz, a ten.
I problem będzie nie, że wzięli pieniądze, tylko że się wypiera, że wzięli pieniądze. A wracamy do tego, że oboje kandydatów mają dużą, spotykają się z taką niechęcią ze strony wyborców, że ludzie tylko czekają, żeby jeszcze potwierdzić, że ten się nie nadaje i jest niegodzien. Spójrzmy na kandydatów jako przedstawicieli swoich partii politycznych. Niektórzy twierdzą, że Hillary Clinton jest takim klasycznym, można powiedzieć, przedstawicielem partii demokratycznej. Pewnie bywa lepsi, albo już gorsi, ale jak gdyby nie ma zabawu się czegoś z tym. Partii demokratycznej z ostatnich dwóch dekad, która już bardzo długo sięgnęła do pieniędzy korporacji. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, to dla kolejnego nabywcy, ten facet albo niewiele ma wspólnego z partią republikańską, albo coś się takiego stało z partią republikańską. Kierownicami jeszcze niczego, jeszcze nie ma. I to jest bardzo ważny wątek. Bo nie zapominajmy, że 8 listopada będziemy wybierać nie tylko prezydenta, na którym wszyscy skupiają, ale również kongres. Obie izby, całą izbę reprezentantów i jedną trzecią Senat. Tak się składa, że z tych 34 senatorów, którzy będą wybierani, to co prawda niektórzy ubiegły rekordy. W tej chwili republikanie mają przewagę 4-5 i zupełnie zacznie się inna polityka w Ameryce. A to grozi. Mogą utracić przewagę w kongresie, dlatego w Senacie otrzymać to mają znacznie większą przewagę odłożone. Plus z tym partia republikańska, widząc, że prezydent nie przysparza jej problem. I to, ten dylemat reprezentuje Paul Rosenthal, czyli Speaker of the House, który wykorzystał pretekst tej afery ostatniej z zakupu. Chce ratować partię. Stwierdził, że członków kongresu, którzy ubiegają się o reelekcję, muszą nasi słuchacze wiedzieć, że prosi uzyskać aprobatę dla swoich działań obu izb kongresa. To nie jest wcale takie proste. Wyborcy już wiedzą w tej chwili, że nawet gdyby został prezydentem, to bo kampania jest mało merytoryczna. W związku z czym republikanie zmieni zdanie, przestanie być takim nieokiełznanym, normalną politykę z nimi, jeśli w ogóle będzie chciał. I robią sytuację, że ich kandydat bardziej normalną, taką tradycyjną panią politykę. Czym będzie partia? Reptory są też tym, czym będzie partia republikańska. Wiemy, że to nie będzie partia Trumpa. A myśleli, że partia ta broni się, żeby nie być partią Trumpa. I nie będzie, bo nie będzie wyborów zdecydowanych. Gdyby wygrał 55-45 Hillary Clinton, to rzeczywiście byłaby to przez krótki czas na pewno partia Trumpa zobowiązanie do podążania za nim. Tego nie będzie, bo takiego wyniku nie należy się spodziewać. W związku z czym ten wątek wyborów do kongresu, który prawie jest nieobecny w naszych dyskusjach w Polsce, jest dla kierunku amerykańskiej polityki wewnętrznej bardzo, bardzo istotny. I wydaje się być oczywiste, że taki pragmatyzm amerykański, znaczy polityka małych kroczków, drobnych reform, to jest jedyna droga, jaka będzie dostępna. Tak Trumpowi, jak i Hillary Clinton, bo kongres, który z nimi będzie wybrany, nie będzie wcale specjalnie skłonny, żeby współpracować z panią prezydent, czy z panem prezydentem. Więc Ameryka ma ten sam kłopot, który miała w 2008 roku, jak Barack Obama został prezydentem, mimo że miał mandat, ogromne poparcie, entuzjazm, że masz naprawić to pęknięcie demokratyczno-republikańskie, to pęknięcie między Kongresem i Białym Domem. I nic z tego nie wyszło. I lepiej nie będzie. W związku z czym większość komentatorów
nawet ci, którzy świetnie się bawią i przebują w tę kampanię, to jednocześnie gdy dochodzi do refleksji, a co to znaczy dla Ameryki na przyszłość, na następne 4 czy 8 lat? Pomimo tego, że jest to najbardziej znana platforma aukcyjna, pesymistycznie, w końcu ulegnie, wszędzie tam, gdzie polityka i z Amazona czy AliExpress, gdzie gospodarka i polityka zachodzą na siebie. Szczęście dla Ameryki w większości dziedzin gospodarki, ona tak bardzo nie potrzebuje rządu i jego wsparcia i to pociesza Amerykanów, co mówią, a wybory, wyborami jakoś to będzie, gospodarka idzie dalej, wyzwanie nie ma takich rzeczy, że żadnego banku życie chciał być. Tak jest, tak. Polscy klienci też są przyzwyczajeni do korzystania z tej platformy. Czy to jest kolejny mit, który wszystkie oczy Polski, a w Warszawie są kierowane tutaj wszystkie oczy wsiowe, też biblioteki uniwersytetów warszawskiego, czy na samym uniwersytecie, są skierowane na Anglo-Amerykę. Białystok, cała Polska mówi o Anglo-Ameryce. Białystok, cała Polska, na dorobku Warszawa, ciągle im mało, niech się być. A te ich tytuły są potrzebne, żeby manipulować, kombinować, żonglować lampkami wina, choćby w galerii, bo zawsze jak są podziały pomiędzy ludźmi tutaj żydowsko-katolickie, żydowskie w Warszawie, bo nie ma ani mormonów, ani prawosławnych, ani świadków Jehowy, ani Ewangelii. No to więc, gdy oni się tak dzielą, no to wtedy jak taki wiesioł Przybyłowicz weźmie jeszcze jedną lampkę wina, no to baba mu da po łapach. Jaka baba najprędzej da mu po łapach? A to na przykład z tej galerii wizytującej, ona specjalnie zmieniała już trzy adresy, miała galerii wizytującej, taka babka piecowa w okularach, która, gdy ktoś sięga po drugą lampkę wina, to Bóg mu po łapach. I przyszedł Jasza, ja pamiętam, to jeszcze było na Bema 6,10,5, potem na Burakowskiej 12, na Bema 6,10,5, no to Jasza dostał po łapach od tej czarnowłosej, kwadratowej babki w okularach piecowej, nazywamy ją piecową, czyli jest żonglowanie nawet winem, ale gdy przyjdzie koleżanka, gdy przyjdzie kolega, no to tak, dać, niech bierze sobie, nawet i 10 wypije, 15, bo tutaj Breżniew to by 24 lampki pewnie wypił. No ale jak firma bogata, jak babka bogata, to no jeden pije więcej, drugi pije mniej, no to przecież normalne jest. Po co liczyć lampki wina, że ktoś w ogóle może, żeby to nie chodziło o biedę taką polską, o skąpstwo i dziadostwo, brak gościnności i absolutny brak kultury, w ogóle, żeby ludzi raczej może zainteresować kulturą, w ogóle ludzi raczej, żeby może zainteresować sztuką, to więc takim wystawom powinny towarzyszyć występy artystyczne, część artystyczna, tak jak u pani tej Wolskiej, dziewczyna zagrała na flecie, może ktoś by powiedział wierszyk i to nie musi być jakiś ktoś, nie wiadomo kto, bo to nieładnie, jeszcze raz powtarzam, się dzielić. A jak nie ma pieniędzy, no to można i wodę postawić, aby to było tak ładnie, zgrabnie, poczęstować, aby Warszawa była gościnna. Także teraz Warszawa strasznie modli się tutaj, Polska cała, a której oczy są zwrócone w kierunku Anglo-Ameryki, Białystok, prawosławna. Tutaj cała ta katolicka Polska, a musi najpierw siebie doprowadzić do kultury. Cała ta Warszawa najpierw siebie musi doprowadzić do kultury, żeby nie było zgrzytania zębami, oglądania się, gapienia się takiego, jakby co widziała po raz pierwszy. No bo tak, jak zobaczy Murzyna, to już z Murzynem to się nawet obyli, ale w dalszym ciągu, jak ktoś dziwnie wygląda, że biedny, że może do śmietniczki zagląda, to czasem jeszcze jakaś żebraczka i wrzuci peta do śmietniczki specjalnie przy tym kimś, żeby go zawstydzić, że on wyjmuje, a ona rzuca. I to są już te podziały.
To lepiej niż ta cała Polska, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim, Krakowem, tu nad Wisłą, na Mazowszu, w Warszawie. Niech będzie zapatrzona w Anglo-Amerykę Białystok, więc może edukacyjnie czegoś się więcej dowie. Reklamy się oczywiście z Terskiej, jak oni nadają 8 na 10, reklamy się nie mogą skończyć i tak w kółko reklamują, i tak w kółko reklamują, proszę Państwa, chcąc zarobić jakieś grosze. Nie bądźmy chciwi, nie bądźmy pazerni, bo to jest coś obrzydliwego, obrzydliwe. Bo człowiek robi z siebie potwora takiego. Lepiej, jeżeli coś komuś dać, więcej radości wypływa z dawania niż z brania, mówi Pismo Święte. Wróćmy do tradycji, ale Słowa Bożego, a nie do tradycji takich, które potem powstały, bo wyrzucili Słowo Boże, a pogańskie nauki przejęli z pogaństwa. Nie wróćmy do pogańskich praktyk, do tych krzyży, do tych obrazów, tak jak to Liczka Lipska mi już obrazek Matki Boskiej przyniosła. Zaraz jej to powieszę nad jej łóżkiem, proszę Państwa, gdzie ona zdjęła metalowy obrazek Matki Boskiej. Podaj Marysi Purinasin. Jeszcze reklamy, strasznie długo te reklamy idą w Radiu Tok FM Żydów, to od razu widać w Czerskiej, 8 na 10, na Mokotowie tutaj nad Wisłą w Warszawie. Czego właśnie nie ma? Cztery Państwo, zobaczą, raz była jakaś reklama jedna, no może półtorej i od razu wiadomości, nie ma. Co to za radio, nawet dość dobre, proszę Państwa, i gra jak Marta Dobosz na Marcie Stewart na fortepianie. Gra. Radio Tok FM Euro, Radio Conchita Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Polskie Radio 24. Rozmowa parlamentarna, czyli najważniejsze tematy, aktualne komentarze i odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Codziennie, od poniedziałku do piątku o 16.15 w Polskim Radiu 24. Lucja Nolszówka. I to wszyscy ludzie widzą, tak samo jak Jezusa ogadują za plecami faryzeusze. Jezus to widzi. Ludzie gardzą człowiekiem. Człowiek to widzi. To na żywca jest śmierć. Ludzie dlatego krótko tu w Polsce żyją, bo minęła 11. Jeżeli tak w stresie żyć, doprowadzają siebie na żywca do śmierci. W galeriach, tak. Chodzi też o wino. Ale żeby dziaduwa nie była skąpa, żeby dziaduwa nie była chytra i nie handlowała obrazami, li tylko, to idź i zapraszaj, Ewangelia mówi takich ludzi, którzy by ci nie mieli się czym odwdzięczyć. Tak. Ich zapraszaj, biednych i ubogich. Połączenie planu filmowego i ekspozycji historycznej. Dziś otwarcie wystawy Cichociem i spotkania filmowe. Staramy się odnieść banalne, zasugerować komputery amerykańskich demokratów. Michał Pazdan odleciał z Legią na mecz z Realem Madryt. Polskim Radiu 24. Aleksandra Kozera, zapraszam. Nie ma żadnych dowodów na to, że terapia z wykorzystaniem konopi indyjskich jest skuteczna, mówił w Polskim Radiu 24 minister zdrowia. Kostaty Regili już w dużym stopniu rozwiał wątpliwości dotyczące losu projektu ustawy autorstwa ruchu Kukiz15. W tym tygodniu w parlamencie dyskutowany będzie projekt dotyczący leczniczej marihuany. Co dokładnie o zapisach ustawy mówił minister i jak reagują na jego stanowisko posłowie ruchu Kukiza? Z tym pytaniem zwracamy się do reportera Polskiego Radia 24, Lucjana Olszówki, zaproszenie na pogaszenie stulecia Trybunału nie skorzystali za to prezydent. W Polsce są pacjenci leczeni medyczną marihuaną. Jest prawo, które to reguluje, a sam projekt formacji Kukiz15 w swoich założeniach idzie dalej, przekonuje minister zdrowia. Konstanty Radziwiłł wspominał o swoim krytycznym stosunku do tego projektu dzisiaj rano na antenie Polskiego Radia 24. Projekt, który będzie dyskutowany w parlamencie, nie mówi o leczeniu, tylko o hodowaniu konopi na balkoniach, o szerszym dostępie. Tak mówił minister Konstanty Radziwiłł. Oceniał także, że kwestia środków pochodzących z konopi nie zostanie szybko uregulowana.
Ze mną w studiu jest Dionis Turis, ciągle obsługiwany przez irackich żołnierzy i kurdyjskich peszmergów są już na rogatkach Mosulu, nad którym unoszą się kłęby dymu. Mandyta sprawka dżihadystów ma dać im zasłonę i utrudnić działania bombowcom z międzynarodowej koalicji pod wodzą Amerykanów, które także biorą udział w próbie odbicia miasta. Wiem, że w Mosulu jest ponad 4 tysiące bojowników tzw. państwa islamskiego, podczas gdy siły rządowe liczą nawet 60 tysięcy żołnierzy. To starcie opisywane jest jako największa operacja. To nie pierwszy raz, kiedy minister zdrowia tak krytycznie odniósł się do kwestii związanych z tak zwaną medyczną marihuaną. Na początku września, co przypomina w odpowiedzi na te dzisiejsze słowa, ugrupowanie Kukiz 15 Konstanty Radziwiłł wspominał, że marihuana jest środkiem niebezpiecznym i nie może być mowy, aby była dostępna na zasadach takich jak witamina C. Rzecznik formacji Kukiz 15 w interpelacji do Ministerstwa Zdrowia w związku z tymi ocenami pytał o jakim dramatycznym żniwie mówi resort w związku z dostępnością do konopi i czy możemy to żniwo zaobserwować w krajach takich jak na przykład Portugalia, gdzie zdekryminalizowano posiadanie marihuany na własne, także lecznicze potrzeby. Na spożycie marihuany jest tam niższe niż w Polsce, w której to polityka narkotykowa jest obok prawa na Białorusi najbardziej restrykcyjna w Europie. Kukiz 15 w odpowiedzi na tę dzisiejszą krytykę cytuje także raport Instytutu Spraw Publicznych sprzed 6 lat, który wyliczał, że karalność posiadania narkotyków kosztowała polskich podatników 80 milionów złotych rocznie. Ugrupowanie pyta także o jakiekolwiek zgłoszenia dotyczące środków leczniczych na bazie konopi, jakie miały wpłynąć do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Ta dyskusja jest więc burzliwa już dzisiaj. Los tego projektu wydaje się być przesądzony, a dyskusja na ten temat już tu w parlamencie, już na ruszającym w środę posiedzeniu Sejmu. Medyczna marihuana stanowisko ministra zdrowia i polityczne komentarze o tym prosto z Sejmu mówił nasz reporter Lucja Marszuka. Informacja dnia: nowelizacja ustawy o podatku handlowym. Dokumentem jutro zajmie się rząd. Pobór daniny ma być zawieszony do 2018 roku. W ocenie ministra rozwoju i finansów 2017 rok powinien być okresem wystarczającym dla Komisji Europejskiej, aby mogła ona wydać decyzję w sprawie ustawy o podatku detalicznym. W tej chwili obowiązywanie podatku zostało zawieszone na mocy rozporządzenia. Podatek handlowy w Polsce zakwestionowała Komisja Europejska. Pod wydanym uzasadnieniem napisano, że istnieje obawa, iż progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Temat komentowali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Zdaniem Agnieszki Górnik z Krajowej Izby Gospodarczej przyszłość podatku handlowego zależy od decyzji Komisji Europejskiej. Jeżeli przy tym podatku pozostaniemy, to będzie on podatkiem, który będzie wszystkie, ponieważ jeżeli Unia okaże na różnicowanie typów podatników, to wprowadzanie równości może się okazać, że to podatek będzie dotyczył wszystkich, a zamierzenia jego wprowadzenia mają zupełnie inny charakter. Myślę, że to będzie czas oczekiwania rządu, aby podjęto pracę, każdy zaangażowany do czasu, kiedy będzie wskazanie z Komisji Europejskiej czy sądowane. Grzegorz Maliszewski z Banku Millennium przypomniał, że przy konsultacji podatku handlowego zabrakło szerokich konsultacji. Pamiętamy tak absurdalne propozycje, jak opodatkowanie transakcji internetowego, co jest najprościej rzecz mówiąc dość skomplikowane i trochę karkołomne. Także rzeczywiście brakowało takiego szerokiego dyskursu i pracy koncepcyjnej, które by zmniejszyły prawdopodobieństwo popełnienia jakiegoś błędu. Bo wiemy, że przyświecał temu przede wszystkim cel fiskalny, ale też mając to na uwadze, można to zaprojektować tak, czy prowadzić pracę tak, żeby było jak najmniej wątpliwości i kontrowersji. Podatek handlowy zaczął obowiązywać 1 września. Po raz pierwszy powinien być opłacony do 25 października. Przypomnijmy początek posiedzenia rządu jutro o godzinie 13. A w Gdańsku odbywa się dziś rocznicowa konferencja Trybunału Konstytucyjnego w 30 lat od początku jego orzecznictwa. Na spotkanie zaproszono prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premier i ministra sprawiedliwości. Pierwotnie konferencja miała się odbyć na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak w związku z ograniczeniem budżetu zrezygnowano z tych planów. Przed rozpoczęciem obchodów prezes Trybunału Andrzej Rzepliński mówił, że organizacja obchodów w Gdańsku jest wartością. Konstytucja przydaje Warszawie walor konstytucyjny, bo mówi, że stolicą Rzeczypospolitej jest miasto Warszawa, ale Polska stoi na samorządzie. To jest nasz olbrzymi sukces, że ważne dla obywateli decyzje zapadają bardzo blisko obywateli, a niekoniecznie wszyscy
wszystkie w Warszawie i wszystkie idealnie dobre, słuszne i zbawienne. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Konferencja odbywa się dziś, bo tego dnia przypada 19 lat od uchwalenia konstytucji. W kwietniu po ograniczeniu budżetu Trybunału prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprosił Trybunał do zorganizowania jubileuszu 30-lecia w jego mieście. Zaoferował też pomoc w przygotowaniu obchodów. Dziś też wspólnie z prezesem Rzeplińskim spotkał się z dziennikarzami. Od dziś rusza wypłata zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wstępną płatność na poziomie 70% pełnych dopłat rolnicy będą otrzymywać do końca przyszłego miesiąca. Unijne środki trafią w sumie do ponad 1 350 000 gospodarstw. Fundusze do rolników trafią za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Renata Mantur z tamtejszego Departamentu Płatności Bezpośrednich wskazuje, że zaliczki dotyczyć będą nie tylko płatności obszarowych, ale wszystkich rodzajów płatności. Kwota przeznaczona na zaliczki wynosi około 10 miliardów. Płatności zaliczkowe będą wypłacane dla wszystkich rolników. W pierwszej kolejności agencja planuje wypłacić te zaliczki dla rolników zamieszkałych na terenach objętych strefami ASF. Zaliczki będą wypłacane przez 6,5 tygodnia. Reszta środków będzie trafiać do rolników bezpośrednio po wypłacie zaliczek. Pozostałe płatności końcowe, czyli te 30%, będzie realizowane od 1 grudnia do 30 czerwca. Na dopłaty dla polskich rolników przeznaczono w tym sezonie niemal 15 miliardów złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Przenosimy się za granicę. Rozpoczęto operację zmierzającą do odbicia irackiego Mosulu z rąk islamistów. To ostatnia twierdza dżihadystów z tzw. państwa islamskiego w tym kraju, zdobyta przez nich w połowie 2014 roku. W akcji, która rozpoczęła się o 3 nad ranem czasu lokalnego, zaangażowanych jest ponad 54 tysiące irackich wojskowych. Część z nich była szkolona przez Turków w obozie Bashika na północy Iraku. Poza nimi głównym wsparciem są kurdyjscy peszmergowie, jak również żołnierze amerykańscy i tureccy. W wystąpieniu nadanym rano przez iracką telewizję premier Haider al-Abadi oświadczył, że nadszedł czas odzyskania tego historycznego miasta i uwolnienia ponad 1 000 000 osób spod reżimu islamistów. Zdaniem ekspertów walki o ten ostatni bastion dżihadystów będą trwały tygodniami, jeśli nie miesiącami. Mosul to miasto z historią mającą niemal 3 000 lat. Niegdyś zamieszkane był przez 2 000 000 osób, obecnie żyje ich tam